Chcemy Cię zaprosić na drogę 12 kroków. Przywróciła ona do życia miliony ludzi na całym świecie. Jedna kartka A4 zawiera instrukcję, jak stać się wersją najpiękniejszą siebie samego. Na tej drodze nie będziesz sam. Nigdy już nie będziesz sam. Cały sens tych kroków otrzymałem w Kanie. Mam wypełnić co do joty wolę Twoją, Panie. Pierwszym krokiem do trzeźwości jest wyznanie szczere. To bezsilność do nałogu stworzyła barierę. Stając sam przed sobą, zrozumiałem więcej. Nie mam już kontroli, nauk ograniczył serce. Nie kieruję własnym życiem, wciąż bierze więcej. W tle nawyków i schematów odebrał mi szczęście. Nie chcę już być ślepcem w cielesnej kolebce. Uwierzyłem w siłę wyższą i to jest krok drugi. Prowadzi do zmiany życia i nie da się zgubić. Ufaj sobie, głaskać pychę, moje ego lubi. W kroku trzecim postanawiam oddać się opiece Boga. Jakkolwiek go dziś pojmuję, to jest nowa droga. Moja droga prowadziła tylko pusty slogan. Na tej drodze się liczyły moje pożądania, cele, temat mojej egzystencji coraz bardziej śliski i ofiary w bliskich, koniec życia bliski. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Użycz nam, Panie, pogody ducha, kiedy prosimy, zechciej wysłuchać. Podawaj rękę, gdy sił nam brakuje. Każdy z nas Ciebie potrzebuje. Warty, nie na żarty, uwagi, krok czwarty. Tutaj robię precyzyjny rachunek moralny. W piątym kroku wyznałem sedno moich błędów. Słucham ludzi, pytam Boga, wychodzę z odmętu i gotowy w kroku szóstym do odcięcia wad. Tu, gdzie brak własnej wartości zniszczył wiele lat. W siódmym kroku w toku pracy pokornie Cię proszę. Zabierz wszystkie braki, Boże, od dziecka je noszę. Bądź miły, oddaj lata, co wzięła szarańcza, która wielu nieszczęśników powoli wykańcza. W kroku ósmym w toku pracy stworzyłem listę osób, którym uczyniłem krzywdy osobiste. Zadość uczyniłem bliźnim, co mogłem, oddałem. To w dziewiątym kroku ciężkie pracy zrozumiałem. Były tu wyjątki, bo nie każdy chciał. Będę się pokornie modlił, abyś, Panie, przy nich stał. Boże, pozwól mi cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju. Użyć nam, Panie, pogody ducha, kiedy prosimy, zechciej wysłuchać. Podawaj rękę, gdy sił nam brakuje. Każdy z nas Ciebie potrzebuje. Dziesiąty, w drodze do trzeźwości patrzę, aby jakiś błąd pychy nie zagościł. Na tej drodze wciąż prowadzę rachunek moralny, aby nie stać się ślepcem rytualnym. Pragnę żyć trzeźwo i jawnie. Wiem, że teraz przeszłość widzi to zabawnie. Dawniej tu opinia ludzi mogła mieć znaczenie. Dziś rozumiem wartość bycia, pozycji nie zmienię. A poprzez usilne Boże modlitwy, starania, w jedenastym kroku prawdę o sobie odsłaniaj. Daj mi siłę do poznania i spełniania Twojej woli, aby dzięki mej trzeźwości ktoś wyszedł z niewoli. Pomału, choć boli, ważne kroki małe, które wśród łez wiele lat stawiałem, tutaj zrozumiałem, wstałem i chcę nieść posłanie. Jest nadzieja i ratunek tym 12 krokiem, Panie! Użyć nam, Panie, pogody ducha, kiedy prosimy, zechciej wysłuchać. Podawaj rękę, gdy sił nam brakuje. Każdy z nas Ciebie potrzebuje. Boże, pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że wszystko będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym.